cały proces inwestycyjny rozpoczął się w 2016 roku i powinniśmy powiedzieć tutaj o gruntownej modernizacji nie tylko tych obiektów infrastruktury wodno-komunalnej, ale i sieci przesyłowej i wszystkiego innego, co jest z tym związane. To jest bardzo istotny element tego projektu. Dokładnie tak, dlatego trzeba było spojrzeć szeroko na ten problem, bo trudno zrobić tylko samą oczyszczalnię ścieków, stację uzdatniania wody, a mieć nieszczelną sieć na przykład kanalizacyjną i wtedy do oczyszczalni ścieków nie wpływałoby to, co powinno wpływać, tylko te ścieki byłyby zasilane na przykład wodami gruntowymi. Wówczas ta oczyszczalnia nie uzyskiwałaby tych parametrów oczyszczania, jakie powinna oczyszczać. W związku z powyższym to musiało być zrobione kompleksowo. Na pewno obawialiśmy się przede wszystkim skali tego przedsięwzięcia, bo tak jak powiedziałem, to jest inwestycja na tak małą maszynę, na tak mały budżet, ogromna, bo ona przerasta absolutnie nasze możliwości. Gdyby tutaj nie wsparcie finansowe środków zewnętrznych, to nie mielibyśmy żadnych szans na realizację tak wielkiej inwestycji. Zresztą w ogóle generalnie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne inwestycje, to one nie sięgają tej skali. To jest nawet obwodnica, która była kosztowna, czy rewitalizacja miasta. To nie jest ta skala, bo to są ogromne w tym przypadku pieniądze. Ale rzeczywiście trzeba było przebudować tą sieć, żeby uzyskać właściwe parametry, żeby uzyskać właściwe funkcjonowanie oczyszczalni, również stacji uzdatniania wody, jak również jeżeli chodzi o ujęcia, no to tych przedsięwzięć naprawdę musiało być realizowanych sporo i harmonijnie. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale przy tego typu inwestycjach o pieniądzach musimy powiedzieć. No i prezes musi powiedzieć. Prezes musi powiedzieć. Pan burmistrz powiedział, że to była bardzo kosztowna inwestycja, ale spróbujmy to przekuć na liczby, panie prezesie. Tak naprawdę, ja tu jeszcze dodam, zamysł realizacji tego przedsięwzięcia całego już rodził się w 2014, w 2015 roku wykonaliśmy jeszcze w ramach dofinansowania z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013 kompleksową dokumentację techniczną, projektową na całe przedsięwzięcie, co umożliwiło nam właśnie aplikować w 2016 roku o środki na realizację tego przedsięwzięcia. I tutaj dzięki funduszom europejskim, Funduszowi Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości tutaj około 39 milionów złotych. Przy całym przedsięwzięciu, teraz już pierwotnie była to planowana kwota 76 milionów, dzisiaj będzie to kwota w granicach 73 milionów złotych. Oczywiście tutaj skorzystaliśmy też z preferencyjnej pożyczki też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na tak zwany udział własny w projekcie. No i ten montaż finansowy umożliwił nam przystąpić do realizacji tak dużego przedsięwzięcia. Oczywiście tutaj inwestycja była rozłożona w latach na praktycznie 3-4 lata, z uwagi na to, żeby te prace jednak jak najmniejszym stopniu stanowiły uciążliwość dla mieszkańców i były zetapowane w różnych miejscach sukcesywnie i to się udało. Wspomnę, że prace tak naprawdę rozpoczęły się w 2017 roku. No i końcem, największy zakres został wykonany w ubiegłym roku. I tu mimo nawet tego też okresu pandemicznego udało się to wszystko spiąć i zrealizować. Także na koniec roku wszystkie inwestycje uzyskały stosowne pozwolenia na użytkowanie. No i służą mieszkańcom. Oczywiście my w tym momencie tutaj kompletujemy już wszystkie dokumenty celem dokonania rozliczenia inwestycji z Narodowym Funduszem. Także dzięki Narodowemu Funduszowi Gospodarki Wodnej, Narodowej Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udało się nam to przedsięwzięcie zrealizować.
Wspomniał Pan, że starania o to dofinansowanie czy przygotowanie do inwestycji rozpoczęły się w 2014 roku. Finalnym jakby punktem starań, a początkowym punktem inwestycji było podpisanie tej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To nastąpiło 9 września 2016 roku. Przypomnijmy może, co wchodziło w skład tego projektu. Przypomnijmy jego nazwę: uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. I to były cztery takie zasadnicze punkty: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie, remont i wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Muszynie oraz miejscowości Powroźnik, Złockie, Szczawnik, remont istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Lipowej w Muszynie oraz remont kanalizacji ściekowej, przepraszam, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej przy ulicy Lipowej w Muszynie. Cztery takie najważniejsze punkty tej inwestycji. Dokładnie tak. Przedsięwzięcie tutaj obejmowało zarówno zadania związane z gospodarką wodną i ściekową. Tutaj nadmienię, że tutaj te ilości w globalnym przedsięwzięciu to zadania związane czy z budową sieci, czy remontem sieci wodociągowej, budową nowych ujęć wody, stacji uzdatniania wody, no stanowiły 25% kosztów w całym przedsięwzięciu. 75% stanowiły koszty związane z budową. Przede wszystkim tutaj największym zadaniem, jakim była oczyszczalnia ścieków. Tutaj nadmienię, że koszt tego przedsięwzięcia to jest 28 milionów 700 tysięcy złotych i oczywiście no, to było główne zadanie i tutaj no, na dzień dzisiejszy spełniamy wszystkie kryteria z zakresu oczyszczania ścieków i nie będziemy narażeni na ponoszenie jakichkolwiek kar. Dodajmy, że w ramach projektu modernizacji poddano, i to też powinno działać na wyobraźnię, ponad 20 kilometrów sieci do tej pory no, niekoniecznie szczelnej, momentami może skorodowanej już. Oczywiście tak, zarówno sieć wodociągowa, jak i kanalizacyjna była bardzo w złym stanie technicznym. No ja tylko tak, żeby zobrazować obraz sytuacji, no nie było tygodnia przed remontem, że nie mieliśmy awarii. Także co tydzień ekipy wyjeżdżały do usuwania awarii. Mieliśmy duże straty też tej wody, które poprzez nieszczelną sieć wodociągową. Oczywiście sieć kanalizacyjna też, rurociągi były w złym stanie, były popękane, pozałamywane, studnie były też no, bardzo mocno już wyeksploatowane i tutaj realizacja uszczelnienia wymiany pozwoliła i zabezpieczyła tą sieć przed wodami infiltracyjnymi, jak i eksfiltracyjnymi, czyli tutaj, że te ścieki ani nie dopływają, ani nie wypływają do gruntu niejako z nieszczelnej sieci kanalizacyjnej. Ja tutaj nadmienię, że w ramach też przedsięwzięcia udało się, tutaj zakupiliśmy trzy samochody do bieżącej konserwacji, eksploatacji sieci. Ten najważniejszy samochód to przede wszystkim no, w tak zwane WUKO do czyszczenia inspekcji kanalizacji. Mamy już stosowne kamery. Możemy tą sieć monitorować na bieżąco i oceniać stan techniczny tej sieci, która została wykonana, jak i sprawdzać następne, które no, też żeby mieć wiedzę, w jakim są stanie technicznym i eksploatacyjnym. Mówimy o skali przedsięwzięcia, mówimy o rozmachu, nie powiedzieliśmy chyba o jednej ważnej rzeczy, że tego typu przedsięwzięcie, tego typu inwestycja w takiej gminie, tak ukształtowanej, tak położonej, przepięknie oczywiście, ale chyba trudnej technicznie, no to jest jakby dodatkowy element, prawda? Trudności, tak? Oczywiście tak, no tutaj myśmy mieli, no niejako może też można powiedzieć, że trochę ułatwiała nam też realizacja to, żeby te obiekty czy poszczególne inwestycje były zlokalizowane w różnych miejscach, nie skumulowane w jednym miejscu i to w jaki sposób no też no łatwiej można było tą inwestycję zaplanować i przeprowadzić w taki sposób, żeby no nie powodowało to znaczącej uciążliwości dla mieszkańców.
Panie burmistrzu, podsumowanie projektu, efekty, korzyści dla społeczeństwa, środowiska i uzdrowiska. One wydają się, w tym momencie inwestycji, one się wydają naturalne i oczywiste, ale gdyby tego nie zrobić, to trudno sobie wyobrazić chyba Muszynę XXI wieku. Dokładnie tak. No, żeby zobrazować jeszcze efekty tego przedsięwzięcia, no to wyobraźmy sobie taką rzecz, że w trakcie tych prac, które były przeprowadzone, wymienialiśmy również sieć wodociągową, rury tak zwane azbestowe, bo woda przepływała przez rury azbestowe. Ta woda, którą piliśmy później. Tak, tak. Oczywiście, że no, badania wskazują, że tutaj nic nie zachodzą, jakieś ujemne procesy, ale sama wyobraźnia no, mieszkańców, że piją wodę z rur azbestowych, to jest oczywista. Wręcz można powiedzieć, ludzie się bali tego i wciąż to pytanie padało, no kiedy w końcu zostanie to zrealizowane, bo to jest strach. Tutaj już cokolwiek byśmy zrobili, żeby wytłumaczyć, nie miało żadnych szans, no bo ludzie wiedzą, że azbest jest generalnie szkodliwy. I drugie takie zderzenie z tym wszystkim, czyli mówimy tutaj, tak pan prezes przeszedł gładko nad kwestiami związanymi ze sprawdzaniem, jak właśnie wygląda ta sieć, wyposażeniem się również w urządzenia i sprzęt, jaki w chwili obecnej posiada, bo skromnie nie wspomniał, że to już dzisiaj jest nowoczesne przedsiębiorstwo. Kiedyś to przedsiębiorstwo miało jedną koparkę Białoruś, starą śmieciarkę i powiedzmy sobie łopatę, miotłę do zamiatania, a dzisiaj ma ten bardzo nowoczesny sprzęt, czyli chociażby jeżeli mówimy o tym WUKO, czy załóżmy urządzenia do kamerowania. Co to znaczy do kamerowania? Czyli wejdzie do każdej jednej, można powiedzieć, tej rury, czyli tej kanalizacyjnej i może sprawdzić, czy nie ma załamań, czy nie nastąpiła gdzieś jakaś awaria, czy coś się nie dzieje. Czyli dysponujemy dzisiaj naprawdę nowoczesnym sprzętem, kiedy ileś tam lat temu no, trzeba było poszukiwać bardzo specjalistycznych firm, które wykonałyby tego typu pracę. Czyli to wskazuje nam, na jakim etapie jesteśmy i co to ma, jakie to ma znaczenie dla Muszyny, tak podsumowując, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję. To jest po pierwsze no, bezsporne zapewnienie dobrej jakości wody. Po drugie, w zasadzie umożliwienie rozwoju Muszyny, czyli budowy obiektów sanatoryjnych, budowy obiektów hotelowych, pensjonatowych, budynków mieszkalnych, czyli ta sieć tak zwana konsumpcyjna, możliwość podłączenia się do sieci, bo tak jak wspomniałem, Muszyna, gmina Muszyna jest skanalizowana w 92%. Pracujemy nad ostatnimi teraz jeszcze miejscowościami daleko, daleko w górach położonymi, bo tutaj pan redaktor wspomniał, że właśnie to są trudne przedsięwzięcia w górach. No właśnie są bardzo trudne w takich niektórych momentach, bo trzeba przejść przez góry, trzeba przejść przez rzeki, trzeba przejść koło drogi. To o tym nawet się nie mówi, ale to są bardzo skomplikowane przedsięwzięcia, bo ta dróżka czasami się mieści w wąwozie i w zasadzie się tylko ona mieści, a trzeba jeszcze właśnie zbudować obok sieć kanalizacyjną czy sieć wodociągową. Więc to ma ogromne znaczenie dla rozwoju Muszyny, bo możemy w tym momencie budować to, co zamierzamy dalej, czyli rozwijać przede wszystkim tą gospodarkę wodną. To jest temat niezwykle ważny, dlatego że akurat na naszym terenie to jest tak mniej więcej pół na pół sieci wodociągowej, tak zwanej prywatnej, pochodzącej, czyli wody pochodzącej z tak zwanych ujęć lokalnych, prywatnych, a druga część, może troszeczkę większa, należy właśnie do sieci wodociągowej miejskiej. To musimy przebudować i dzisiaj budowa tej oczyszczalni, ale również ujęć wody, stacji uzdatniania wody, zapewnienie dobrej wody daje nam możliwość również przekonania mieszkańców, żeby oni się podłączali, żeby likwidowali te lokalne ujęcia, które są niewydolne, że w różnych okresach fatalnie działają, bo na przykład jest susza i wtedy no, trzeba pomóc ludziom, trzeba dowozić wodę lub próbować napełniać nawet zbiorniki, które posiadają. Więc to jest, no to co zostało zrobione, to jest po prostu przyszłość. To jest takie za parę lat zamknięcie całego tego problemu i możemy wtedy powiedzieć, że my ten problem na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna mamy rozwiązany na wiele, wiele lat. Możemy się spokojnie rozwijać.
i możemy się skoncentrować na tym, co widać, czyli na tych inwestycjach, które, bo tego nie widać, cośmy zrobili w chwili obecnej, to jest w ziemi, to jest schowane głęboko w ziemi, tego nie zauważamy, to musi być, ale tego nie zauważamy, to pod kątem takich społecznych ma żadne znaczenie, raczej kłopoty, no bo wiadomo, że wykonujemy pracę różnego rodzaju i wtedy trzeba wszystko uzgadniać. Natomiast efekty no są wręcz niesamowite i tego typu inwestycje są po prostu podstawą każdej jednej gminy. Wiele jest miejscowości, które w tej chwili no, będą się dopiero borykały z tym problemem. My będziemy go mieli już uporządkowany i będziemy mogli się wtedy skupiać na innych celach. Pan prezes chciał coś dodać w pewnym momencie? No tutaj odnośnie tych jeszcze uciążliwości, bo to też warto nadmienić, że my też w celu wyeliminowania tych uciążliwości, no w gro prac było wykonywanych również tak zwaną metodą bezwykopową, czyli te wykopy odbywały się tam etapowo w odległościach tam kilkudziesięciu metrów. Dalsze prace wykonywane były no poprzez wprowadzanie odpowiednich rur z tak zwanego takiej rolki. One były później rozparowywane. Technologia nowoczesna. Technologia nowoczesna. Także to też umożliwiło nam to minimalizować to obciążenie społeczne dla mieszkańca. Jak pan burmistrz wspomniał, no, każda takiego typu inwestycja no, związana jest no, z pewnymi utrudnieniami związanymi z realizacją. Tutaj no, związanymi również no, z obostrzeniami. No, wiemy, że tutaj Muszyna jest uzdrowiskiem Natura 2000. Także tutaj wszystkie wymogi związane tutaj z tym musiały zostać wypełnione i dzięki temu udało się nam to doprowadzić do szczęśliwego końca. Utrudnienia przy tego typu inwestycjach istnieć muszą. A projekt pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna zbliża się do szczęśliwego finału. Chyba tak możemy podsumować. Dziękuję bardzo. Jan Golba, burmistrz miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. Mariusz Rymarczyk, prezes przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Muszynie. Dziękuję panom bardzo.